Dziś celebrujemy Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem Nauczyciela. Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zapytaliśmy, jakie cechy powinien posiadać idealny nauczyciel. Który dobrze uczy, żebyśmy mieli później wiedzę, na przykład. Jakby z tej lekcji wynosimy wiedzę jakąś i jakby, no, jakby nas uczy po prostu dobrze i jest jakaś wiedza później. I nam idzie na przykład dobrze kartkówka, sprawdzian. Który ma podejście do ucznia. Nie musi wymagać może tej wiedzy, ale wie, że uczeń coś potrafi. A czasem jest tak, że po prostu nie umie tego uczeń przekazać. To są stare daty, które rzeczywiście się przykładały do uczenia. Bo teraz nauczyciele to są tacy jak wszyscy. Jak politycy, jak księża, jak... Ten rok szkolny przyniósł ze sobą znaczące zmiany w systemie edukacji. Modernizacja infrastruktury technologicznej oraz wprowadzenie nowych programów szkoleniowych dla nauczycieli spotkały się z uznaniem, dając pedagogom nowe narzędzia do rozwijania umiejętności. Jednakże rosnące obciążenia administracyjne i brak wystarczających podwyżek wynagrodzeń budzą wątpliwości wśród nauczycieli. Mimo tych wyzwań, nieustannie poświęcają się, by przekazać swoją wiedzę i doświadczenie młodym pokoleniom. Zmniejszenie ilości materiału to ewolucja, bo naprawdę tego materiału było bardzo dużo i nauka była bardzo mocno przeładowana, szczególnie w tych klasach, w klasach siódmych. Natomiast jeśli chodzi o inne pomysły typu brak prac domowych, tutaj mamy bardzo dużo obiekcji, czy rzeczywiście można nauczyć się wszystkiego, tu już mówię z punktu widzenia młodego człowieka, jeżeli nie ćwiczymy i nie utrwalamy pewnych wiadomości. W tym dniu warto zastanowić się także nad kondycją naszej lokalnej edukacji. Stan kadrowy naszej ostrowieckiej oświaty powiatowej jest stabilny od wielu lat. Mamy dobrze przygotowanych nauczycieli wykształconych, nie brakuje w zasadzie żadnych specjalizacji. Mieliśmy drobne kłopoty w poprzednich latach z zatrudnieniem i osiągnięciem stanu, jeżeli chodzi o psychologów i nauczycieli specjalnych. Mamy ciągle problemy, jeżeli chodzi o zawodowców, informatyków, programistów, ale na bieżąco dyrektorzy rozwiązują te problemy. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ostrowiec Świętokrzyski, sytuacja jest w miarę stabilna. Oczywiście obserwujemy od kilku lat taki trend, że nie mamy nadwyżki nauczycieli, szczególnie dla przedmiotów ścisłych, więc jest tutaj pewien taki obszar, który będziemy bardzo monitorować i właściwie już obecnie prowadzimy analizy, jeżeli chodzi o kwestię tego zatrudnienia. Dzień Nauczyciela jest doskonałą okazją, aby docenić trud ich pracy i przypomnieć sobie, jak wiele zawdzięczamy tym, którzy codziennie stawiają czoła wyzwaniom w klasach. Wiem, że ciąży na nich bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ kształtują postawy zachowania młodego pokolenia. W nich jest naprawdę bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o grono pedagogiczne tutaj w jednostkach prowadzonych przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Także chciałabym, by ten dzień był dla nich naprawdę takim wyjątkowym czasem, byśmy widzieli ich zaangażowanie i poświęcenie. Warto, byśmy nie zapomnieli o ich nieocenionym wkładzie w budowanie przyszłości. Nauczyciele zarówno z ostrowieckich szkół ponadpodstawowych, jak i podstawowych oficjalne uroczystości związane z Dniem Nauczyciela obchodzić będą 17 października. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Tradycji Hutnictwa.